Przemyśl, jako że zawsze leżał na skrzyżowaniu handlowych traktów, już przed wiekami słynął z licznych targowisk i jarmarków. Dlatego też w ubiegłym roku prezydent miasta, chcąc powrócić do tradycji, zorganizował na staromiejskim rynku świąteczny kiermasz. Jest mi ogromnie miło, że już dzisiaj mogę zaprosić wszystkich mieszkańców Przemyśla i okolic, a także goszczących tutaj turystów, na drugi świąteczny jarmark bożonarodzeniowy. W piątek, 14 grudnia, przemyski rynek rozbłyśnie ferią kolorów, zapachów i dźwięków zapowiadających zbliżające się święta Bożego Narodzenia. W dniach od 14 do 16 grudnia na straganach będzie można znaleźć wspaniałe dekoracje, choinki, bombki choinkowe, stroiki, szopki, wyroby rękodzielnicze, biżuterię oraz wiele, wiele innych. Nie zabraknie również świątecznych przysmaków, pierogów, uszek, wędlin, serów, domowych ciast i ciasteczek, a także wspaniałych miodów i grzańców. Świątecznemu jarmarkowi towarzyszyć będą warsztaty, degustacje, konkursy dla dzieci oraz wiele innych niespodzianek. Nazywam się Jaromir Barański. Będzie mi niezmiernie miło spotkać się z Państwem na rynku Starego Miasta na drugim świątecznym jarmarku bożonarodzeniowym. Do zobaczenia już 14 grudnia.